jest to mitem, że tylko w dzieciństwie nasz mózg się rozwija. Teraz również, to znaczy mogą się wytwarzać nowe połączenia między neuronami, mogą się wzmacniać, mogą zanikać i szereg innych procesów jeszcze zachodzi, które powoduje, że my po prostu lepiej, szybciej myślimy i zmieniamy ścieżki neuronalne, czyli zmieniając sposób myślenia, zmieniając nasze przekonania, również zmieniamy sobie te ścieżki neuronalne w mózgu. Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj na temat tego, czym jest nastawienie na trwałość, w jaki sposób sobie poradzić z takim nastawieniem, jak rozwijać sobie nastawienie na rozwój. Przechodzimy do pierwszej części, czyli skrzynka narzędziowa. W naszej skrzynce z narzędziami właśnie rozpoczniemy od tematu wyjaśnienia, czym są dwa rodzaje nastawień, o których mówi pani Carol Dweck, pani psycholog z Uniwersytetu Stanforda. Zaczęłabym w ogóle od tego, że tutaj od wielu tutaj lat paduje, jest taka debata naukowa, czy to geny decydują tak naprawdę o naszym sukcesie, czy może wychowanie, czy może jakieś inne czynniki środowiskowe. No i teraz już większość naukowców jest zgodna co do tego, że mają one na siebie wzajemnie wpływ. To znaczy, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że tylko wychowanie, czy tylko geny decydują o naszych życiowych, o życiu, właściwie o całym naszym życiu, tak? O naszych powodzeniach i niepowodzeniach w życiu. Jeżeli chodzi o panią Carol Dweck, to trzeba by wyjść od tego, że powiedziała o tym, że tak naprawdę każdy z nas jest się bardzo od siebie wiadomo różni, czyli mamy różne osobowości, temperamenty, style zachowania, zdolności i tak dalej, różne cechy, natomiast jesteśmy w stanie je kształtować, ale tylko wtedy, kiedy się odpowiednio do tego przyłożymy. I to słowo przyłożymy jest tutaj kluczowe. I powiedziała o tym, że mamy dwa rodzaje nastawienia. Napisała na ten temat książkę, którą nazwała Mindset, czyli w takim wolnym tłumaczeniu nastawienie. Jest to pierwsza pozycja na rynku, w światowym właściwie, która w tak bardzo kompleksowy sposób zajmuje się właśnie tematem nastawień, czyli takich zespołów przekonań, które składają się na jedno nastawienie albo na drugie nastawienie, o którym za chwilę. Nie dość, że książka jest napisana w bardzo taki prosty, ciekawy sposób i powołuje się na badania i różne teorie, to jej bardzo dużą tutaj zaletą jest to, że opiera się w bardzo dużej części też na praktyce, czyli autorka przywołuje swoje badania, badania innych naukowców, przywołuje również przykłady z życia, przykłady ze swojej kariery wykładowcy, gdzie uczyła studentów, przykłady badań na dzieciach z dziećmi oraz eksperymenty oraz warsztaty dla dzieci na przykład. Dlatego każdemu, kto ma dzieci i ogląda tutaj ten nasz odcinek, też polecam bardzo książkę Mindset. I tutaj bardzo istotne jest to, że już teraz naukowcy wiedzą o tym, że nasz mózg ma większe możliwości rozwoju niż nam się wcześniej ileś lat temu wydawało. Czyli to jest to mitem, że tylko w dzieciństwie nasz mózg się rozwija. Teraz również, to znaczy mogą się wytwarzać nowe połączenia między neuronami, mogą się wzmacniać, mogą zanikać. I szereg innych procesów jeszcze zachodzi, które powoduje, że my po prostu lepiej, szybciej myślimy i zmieniamy ścieżki neuronalne, czyli zmieniając sposób myślenia, zmieniając nasze przekonania, również zmieniamy sobie te ścieżki neuronalne w mózgu, tak? Czyli kwestia praktyki tutaj, czyli tego przyłożenia się, o którym powiedziała pani Carol Dweck, jest bardzo istotna. I teraz przypominając, czym są dwa rodzaje nastawienia. Pierwsze jest to nastawienie na trwałość, czyli ludzie, którzy mają takie nastawienie, a jest ich, okazuje się czasami, większość chyba według tutaj badań, ludzie tacy uważają, że ich cechy są stałe i nie da się ich zmienić. To tak w bardzo dużym skrócie. I ta sytuacja, ten sposób myślenia implikuje to, że ci ludzie są bardzo podatni na
Bardzo są wrażliwi na krytykę, bardzo są wrażliwi na porażkę i boją się wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na ich drodze dzieje się coś niepokojącego, jeżeli spotykają przeszkodę, jeżeli dotyka ich jakaś krytyka, to zagraża to ich poczuciu wartości bardzo mocno. Czują się wręcz zobligowani, aby non-stop udowadniać światu i wszystkim wokół, że są wartościowymi ludźmi, że po prostu są na przykład dobrzy w czymś. Jeżeli to są takie przekonania na zasadzie, gdzie dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, no ja jestem najlepszy, ja zawsze jestem najlepszy, a ten i ten zawsze jest głupszy, ja jestem zawsze sprytniejszy i trzeba zwrócić uwagę na takie zdania u swoich dzieci i stopniowo starać się z nimi wyrabiać to inne nastawienie. Ponieważ, i tam tutaj w tej książce też bardzo ciekawe są przykłady rozmów z dziećmi, które ze szkoły przychodzą i w taki sposób się komunikują z rodzicami. I jeżeli ktoś żyje w takim przeświadczeniu, nastawieniu na trwałość i uważa, że jest taki, siaki i owaki, to tak jak powiedziałam, każda sytuacja niesprzyjająca po drodze podważa jego poczucie własnej wartości tak naprawdę. I ten człowiek jest bardzo nastawiony na wynik i myśli tylko w kategoriach tego, co mu pasuje do wyobrażenia o sobie samym. Czyli bardzo, bardzo zwraca uwagę na najlepsze oceny, na najlepsze wyniki. Nie, ten drugi nastawiony na rozwój również na to zwraca uwagę. To nie jest tak, że nie. Natomiast to nie jest jego główny element, jego główny moment skupienia. Człowiek nastawiony na rozwój, tak, jest to człowiek, który uważa, że ma zestaw pewnych cech, umiejętności, które nieustannie może rozwijać i od niego zależy tak naprawdę bardzo wiele. To znaczy Beethovenem, czy Picassem, czy Einsteinem nie każdy z nas się stanie, to nie o to chodzi. Natomiast w tym momencie wiadomo, że nie ma jakby ograniczonej tej górnej limitu, tak, naszej działalności, to znaczy naszego potencjału. I człowiek nastawiony na rozwój zdaje sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie kończy się możliwość naszego rozwoju, w którym momencie jest ta granica, tak, bo nikt tego tak naprawdę nie wie. I taki człowiek z każdej sytuacji na co dzień, z każdego zdarzenia wyciąga wnioski, tak naprawdę cieszy się z niepowodzeń czasami, no może trudno powiedzieć cieszy się, ale docenia te niepowodzenia, ponieważ wyciąga z nich wnioski i traktuje je jako naukę. Czyli człowiek nastawiony na trwałość czuje się osądzany przez innych i często innych osądza. Człowiek nastawiony na rozwój to człowiek, który uczy się sam bardzo długo, codziennie czerpie jakąś naukę oraz uczy inne osoby. I tutaj można by to tak porównać do takich dwóch światów. I Carol Dweck twierdzi, że to do nas należy wybór, do którego świata chcemy przynależeć. Czy chcesz należeć do świata, w którym jeden z drugim się ściga, udowadnia na lewo i prawo, że jest lepszy, skupia się tylko na wynikach i obawia się każdej sytuacji, która może pójść nie po jego myśli? I w takim świecie człowiek, którego spotyka coś nieprzychylnego, na przykład krytyka, zamyka się często w sobie, popada w doła, tak, w dużym skrócie, nie potrafi też proaktywnie zadziałać i często się szybko poddaje. To jest ten pierwszy świat. A drugi to świat ludzi, którzy nie dość, że sami siebie uczą, uczą innych, pomagają innym odkrywać różne rzeczy w dniu codziennym, tak, codziennie, tak, ale też są coraz silniejsi i kształtują się bardzo, bardzo aktywnie poprzez docenianie takich prostych rzeczy, które na co dzień się przydarzają. Jeżeli zdarza się porażka, jeżeli zdarza się coś niedobrego, to proaktywnie potrafią szukać rozwiązania po prostu i potrafią właściwie się z tego ucieszyć, że tak się stało, bo czują się zwyczajnie mądrzejsi. Bardzo dużo można by mówić o tych dwóch nastawieniach. Ja już i tak się rozgadałam, ale chciałam w dużym skrócie, ale i tak się rozgadałam, przedstawić, jeszcze raz przypomnieć, na czym one polegają, dlatego że w tej części, w tej naszej skrzynce narzędziowej chciałabym więcej o przykładach i o praktyce powiedzieć, a nie tylko o tej teorii. I przykłady takie sobie wynotowałam. Pierwszy z brzegu dzieciństwo pani Carol Dweck, to znaczy ona pamięta, że była takim bardzo dzieckiem wychowanym w duchu nastawienia na trwałość i gdy przeniosła się do innej klasy, to po prostu bała się nawet pani zapytać o pomoc w prostych rzeczach. To znaczy była wycofana, nie czuła nawet takiego
takiego prawa zapytania o pomoc. Potem się gdzieś tam umówiła na jakąś chyba wycieczkę szkolną, przyszła na miejsce spotkania i okazało się, że ludzie już, nauczyciele i dzieci odchodziły z tego miejsca spotkania i ona stanęła jak wryta i nie walczyła o to, żeby do nich dołączyć, nie była w stanie do nich się odezwać, do nich krzyknąć, żeby po prostu zwyczajnie za nią zaczekali. To pierwszy przykład. Drugi, tutaj bardzo ciekawy, bo wyobraź sobie taką sytuację, że też myśl o sobie, jak mówimy o tych nastawieniach, tak? Bo to o nas w tym wszystkim chodzi. Co zrobić, żeby to nastawienie na rozwój w sobie wypracowywać? Więc najłatwiej myśleć sobie o sytuacjach ciężkich i zastanawiać się nad naszą reakcją, jak my byśmy zareagowali. I tutaj taki przykład. Idziesz na studia, jesteś na studiach, bardzo ci zależy na wyniku jakiegoś tam egzaminu. Idziesz, jest on dla ciebie bardzo ważny i dostajesz wynik i dostajesz trójkę. I mówisz, o, trójka, kurczę, no nie jestem zadowolony i tak sobie coś tam pod nosem mówisz. Wychodzisz z uczelni, przychodzisz na parking, a tu mandat, bo źle zaparkowałeś. No to już całkowicie tym wszystkim powalony, idziesz do domu, mówisz to, zadzwonię do kumpla i się pożalę kumplowi. No i kumpel nie chce z tobą gadać, generalnie cię zbywa. Zastanów się, co ty byś w takiej sytuacji zrobiła, co byś w takiej sytuacji zrobił. I teraz ci powiem, jak odpowiadali studenci. Pani Karol Dweck zapytała połowę studentów, którzy już wcześniej zidentyfikowała, by są osobami nastawionymi na trwałość. Zadała im takie pytanie. Co myślisz w takiej sytuacji? Co czujesz? Co robisz? Czyli przedstawiła im tą sytuację i zapytała. I odpowiedzi były takie. Jestem idiotką, jestem do bani, poczułabym się bezwartościowa i głupia i gorsza od wszystkich, jestem zerem. Potem zapytała o to, co byście pomyśleli o własnym życiu w takiej sytuacji, takiej beznadziejnej i w ogóle. Moje życie jest żałosne, nie mam prawdziwego życia, ktoś tam na górze mnie nie cierpi, cały świat się przeciw mnie sprzysiągł, ktoś chyba chce mnie zniszczyć i mnóstwo tego jest tutaj. Nikt mnie nie kocha, wszyscy mnie nienawidzą, no bo ten kumpel nie chciał rozmawiać, prawda? Życie jest niesprawiedliwe i wszystkie moje wysiłki idą na marne, życie jest do bani, jestem głupia i nigdy nie przydarza mi się nic fajnego, jestem największym pechowcem na świecie. A jeszcze gorsza sytuacja dochodzi do momentu, w którym trzeba co zrobić? Trzeba zadziałać, więc pytanie, jeszcze gorsze odpowiedzi tutaj padły, gdy doszło do pytania, no dobra, no to jak sobie poradzisz z tymi sytuacjami? No i znowu seria odpowiedzi. Przestałbym poświęcać tyle czasu i wysiłku w celu uzyskania dobrych wyników. Czyli ani myśli się lepiej pouczyć, tak, i przyłożyć. Albo leżę w łóżku, albo jem czekoladę, upiłabym się. Przy najbliższej okazji na kogoś nakrzyczę, albo rozbijam coś, płaczę i tego typu odpowiedzi w sytuacji, gdzie pytamy taką osobę o strategię na poradzenie sobie z tą całą ciężką sytuacją. No i pewnie jesteście ciekawi, co na to druga grupa studentów, czyli grupa studentów, którzy mają nastawienie na rozwój. Muszę się przyłożyć do nauki i bardziej uważać, gdzie parkuję auto, a mój przyjaciel chyba miał zły dzień. Proste, czyli taki człowiek na końcu języka ma odpowiedź dość prostą. To nie o to chodzi, że kumpel mnie nienawidzi i nie o to chodzi, że teraz już nie warto się uczyć, no bo ten nauczyciel głupi dał mi znowu trójkę. I tutaj podobne odpowiedzi. Uznałbym trójkę za sygnał, że muszę przysiąść fałdów, ale przecież mam jeszcze cały następny semestr na poprawienie oceny. I kilka jeszcze takich dobrych środków zaradczych. Zastanowię się, jakie błędy zrobiłem podczas sprawdzianu, obiecam sobie, że się poprawię, zapłacę mandat i zadzwonię do przyjaciela, aby wyjaśnić, że wcześniej byłam w złym nastroju. I też tu jest taka ciekawa jedna odpowiedź. Przyłożę się i tak dalej do następnego sprawdzianu, ale tutaj końcówka o parkowaniu jest ciekawa. Będę bardziej uważać, gdzie parkuję, albo zakwestionuję zasadność mandatu i dowiem się, co się dzieje z moim przyjacielem. Czyli być może się okazać, że ten mandat wcale nie był zasadny i warto zadziałać. Takich przykładów w całej książce mamy mnóstwo. I tak naprawdę teraz powinniśmy się zastanowić nad sobą przez chwilę i co my w takich sytuacjach robimy. Jakie pierwsze myśli nam przychodzą do głowy? Bo niestety, każdy z nas chciałby teraz nagle być pewnie człowiekiem nastawionym na rozwój, ale ja pamiętam,
pamiętam, no ja do dzisiaj się stukam głębiej, o ty głupia, coś ty tutaj znowu zrobiła. No i każdy z nas, niech tutaj pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto tak do siebie nie powiedział nigdy. Albo no gdzieś tam w takiej sytuacji ciężkiej czy podbramkowej coś się dzieje, no to nie jesteśmy w stanie od razu tego nastawienia na rozwój przybrać. Ale tu jest ważna uwaga. Celowo, zobaczcie, tutaj badaczka nie pytała ich o to, że dostałeś pałę i nie przechodzisz z roku na rok, tylko trójkę. Celowo ich nie powiedziała, miałeś wypadek samochodowy, coś poważnego się stało, zwyczajny mandat. I też nie powiedziała, zerwałeś z przyjacielem, po prostu on z tobą nie chciał na ten temat rozmawiać. Nie podała takich sytuacji bardzo ciężkich, bardzo katastrofalnych, żadnej katastrofy nie było. A mimo tego osoby nastawione na trwałość reagowały w bardzo taki ciężki, dla nich destrukcyjny sposób. I to był jedna część, czyli przykłady z książki. Oprócz przykładów takich życiowych, czy też takich właśnie badań w terenie, mamy też tam opisaną serię eksperymentów. I dla Was na dzisiaj mam taką ciekawą, jeden z takich ciekawych, może nie koniecznie eksperymentów, ale wniosków na temat tych eksperymentów. To znaczy, wystarczy czasami, że nastawisz kogoś, dorosłego czy dziecko, pomożesz mu wejść w taki stan nastawienia na trwałość albo nastawienia na rozwój i on już sobie zaczyna lepiej radzić. Czyli tak naprawdę musimy pracować bardzo ciężko czasami, no po prostu pamiętać o tym, żeby zmieniać nasz sposób myślenia na pewne tematy, właściwie na całą perspektywę zmienić na nasze życie czasami. Ale z drugiej strony może być tak, że jeżeli nam ktoś pomoże, na przykład nauczyciel, albo partner, albo przyjaciel i utwierdzi nas w tym, że coś jest możliwe i możemy się tego nauczyć, będzie nam łatwiej i będziemy osiągać lepsze wyniki. O czym tutaj mówię? Przykładowo robiono badania, eksperymenty z dziećmi, które bardzo sobie nie radziły na przykład z matematyki i z takich innych ciężkich przedmiotów. I tak naprawdę można powiedzieć, że wyniki są po prostu, ja myślę, że tutaj Nobla za wyniki tych badań pani powinna dostać, ponieważ wszystkie z nich poprawiły swoje wyniki z matematyki tylko dzięki temu, że albo aż dzięki temu, że wytłumaczono im, że mogą się tego nauczyć. Wprawiono ich w nastrój, taki nastrój, takie nastawienie na rozwój. Pracowano z tymi dzieciakami i mówiono, zobacz, tak działa ludzki mózg. Jak ty będziesz lepiej pracować i bardziej się przyłożysz, to tobie się też zmienią te wszystkie tam połączenia w mózgu i będziesz lepiej działać, będziesz lepiej myśleć i dzieciaki, które były w tym nastawieniu na rozwój, one sobie lepiej radziły w szkole. Oprócz tego w czasie eksperymentów takie dzieci lepiej rozwiązują łamigłówki, takie dzieci lepiej sobie radzą. Ale dzieci to dzieci, co z nami dorosłymi. Przykładowo, to już inny badacz robił eksperyment, gdzie wprowadzono grupę ludzi na kurs komputerowy, taki trudny kurs komputerowy i powiedziano połowie z tych osób, że słuchajcie, to się ma zdolności wrodzone tylko do nauki takich rzeczy na komputerze, to jest trudne i w ogóle. I tak celowo ich wprowadzono w taki nastrój, taki nastawienie na trwałość. W drugiej grupie powiedziano od samego początku, wałkowano, że słuchajcie, wszystkiego się można nauczyć, tego stopniowo się tutaj nauczycie, właśnie po to popełniacie błędy i tak dalej, żeby się nauczyć. I mimo tego, że obie grupy przychodziły z tym samym, z tym poziomem umiejętności i z tym samym, z tą samą wiarą w siebie, bo było to wcześniej zbadane, to po zakończeniu kursu ta druga grupa, która była ustawiona tak w to nastawienie na trwałość, bardzo straciła pewność siebie, no i nie chciała im się generalnie uczyć już. Byli załamani po tym kursie. Kolejny przykład, no bo powiedzieliśmy tak, o przykładach takich życiowych, powiedzieliśmy o eksperymentach z dorosłymi, z dziećmi, ale jeszcze, żeby tego jakby przypieczętować, to warto powiedzieć o tym, że były też badania fal mózgowych osób, które mają nastawienie na trwałość i osób, które są nastawione na rozwój. I w dużym, dużym skrócie, te osoby, które mają nastawienie na trwałość, tam chodziło o bardzo jakieś takie odpowiedzi na różne zagadki, ja nie pamiętam szczegółów, ale chodziło o jakieś trudne zagadnienie.
I mniejsza o to, później było ważniejsze. Gdy oni siedzieli, byli podłączeni tak, do maszynerii, która badała ich fale mózgowe, to okazywało się, że ci ludzie, gdzie udzielano prawidłowych już odpowiedzi oczywiście, to ci ludzie, którzy byli nastawieni na trwałość, ich mózg się uaktywniał, te niektóre obszary, tylko wtedy, gdy mówiono o tym, czy odpowiedzieli dobrze, czy źle. Tylko wtedy, gdy coś pasowało im do samooceny siebie, to wtedy oni reagowali. W momencie, gdy odpowiedzieli źle i badacze dawali im dodatkowe wskazówki, gdy mówili im, chcieli się dzielić dodatkową wiedzą, chcieli im po prostu wyjaśnić parę rzeczy, oni totalnie zamknięci, tak, to znaczy ich mózg nie wykazywał aktywności, brzydko mówiąc, olewali to, nie mieli nastawienia na rozwój, na uczenie się, nie chcieli tego słyszeć. Dla nich najważniejsze było to, co im tu pasuje, ok, jestem dobry, ok, dobrze odpowiedziałem. Zupełnie odwrotnie ta druga grupa, tam się uruchamiali bardzo mocno, gdy mogli się dowiedzieć nowych rzeczy, cieszyli się z tych nowych rzeczy, tak? No ich mózg był aktywny właśnie wtedy, gdy otrzymywali nowe dawki informacji. No i kolejny już tutaj ostatni, tak naprawdę ostatni taki przykład, zanim powiemy o kilku taktykach, jak sobie też na co dzień radzić, no ale jak słuchasz uważnie, no to widzisz już, w jaki sposób możesz sobie pomagać na co dzień, właśnie słuchając tych przykładów. Takie pytanie zadano. Zadano pytanie ludziom w różnym wieku, kiedy czujesz się mądry? Pytanie niby proste, ale to jakby nie jest pytanie, kiedy, czy jesteś mądry? Tylko zobaczcie, kiedy czujesz się mądry. I teraz odpowiedzi ludzi, którzy są nastawieni na trwałość. Kiedy nie popełniam żadnych błędów? Albo kiedy zakończę pracę szybko i rezultat jest bez zarzutu? Zobaczcie, nastawienie na szybkość, czyli taki skrót, czyli ja nie chcę wysiłku żadnego tutaj podejmować, jestem spryciarzem, jestem mądrzejszy niż reszta, bo szybko potrafię to zrobić, tak jak już dopowiadam. I ostatnia odpowiedź, która tam się najczęściej pojawiała. Kiedy dla mnie coś jest łatwe, a inni sobie nie radzą. Zobaczcie, jakie to jest tak naprawdę straszne. Ja się czuję mądry wtedy, kiedy inni sobie nie radzą i ja jestem od nich lepszy. I ja czytałam już parokrotnie te odpowiedzi, wracam sobie do tych przykładów i za każdym razem, gdybyśmy zwerbalizowali te niektóre nasze przekonania, no to gdybyśmy je zapisali, tak jak tutaj na papierze, no to byśmy mogli się zdziwić. Kiedy jestem, czyli mówimy tak, porównywanie się do innych tutaj się wychyla oraz ta szybkość. Dlaczego ja mówię o tej szybkości? Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałam, ludzie nastawieni na trwałość nie doceniają wysiłku. Nie doceniają wysiłku, co jest dziwne, bo z jednej strony są nastawieni na rezultat, z drugiej strony chcą to zrobić szybciej, znaleźć skrót. I to jest też fajne, że chcemy znaleźć skrót. Ja nie o tym mówię. Chodzi tylko o to, że brzydzą się troszeczkę, tak powiem, wysiłkiem, tak jak porażką. Bo to znaczy, że jak ja muszę się wysilać, albo coś mi nie wychodzi, to jestem po prostu gorszy niż myślałem o sobie. Nie przychodzi mi to łatwo, ja nie mam takich cech wrodzonych, po prostu muszę się narobić, za przeproszeniem, napracować, czuję się wtedy gorszy. Takim dużym skrócie myślowym, ale tak ta logika rozumowania ogólnie rzecz biorąc przebiega. I teraz, gdy zadano to pytanie ludziom nastawionym na rozwój, czyli pytanie, kiedy czujesz się mądry, odpowiedzi brzmiały mniej więcej tak. Kiedy zadanie jest naprawdę trudne i muszę się nad nim mocno napracować, ale w końcu zdołam zrobić coś, czego wcześniej nie potrafiłem. Albo kiedy pracuję nad czymś przez długi czas i w końcu zaczynam rozumieć, o co chodzi. Czyli zastanów się, jak ty reagujesz w takich sytuacjach, bo ja znam takie osoby, które zaczynają na przykład jakąś łamigłówkę, albo grać w grę, albo coś naprawiać w domu i nagle zaczyna się... Ja już nie chcę. Siada i się nie chce dalej do tego jakby wracać, tak? Do tego działania. Spójrz na swoje otoczenie, na swoje dzieci. Jeżeli idziesz, nie wiem, gdzieś tam w parku, na ulicy, poobserwuj trochę i zastanawiaj się też nad sobą, jak ty reagujesz w podobnych sytuacjach. I kiedy cię takie zniechęcenie ogarnia i co ty wtedy robisz? Czy jednak nadal przyjmujesz to po prostu zwyczajnie do wiadomości, akceptujesz, że jest ciężko albo że no trzeba coś więcej się napracować nad czymś, czy po prostu machasz ręką i olewasz, brzydko mówiąc, coś, co nawet jest dla ciebie ważne. I teraz
Dlatego, że jest to nasza skrzynka narzędziowa, no to pewnie byście się zapytali, jak to zrobić. No to tak jak już wcześniej mówiłam, refleksja, wnioski przede wszystkim z różnych zachowań, ale pani Karol Dweck daje taką pocieszającą tutaj też wskazówkę, że sama wiedza na temat istnienia tych dwóch nastawień już jest takim wielkim bonusem, czyli to, że dzisiaj tu siedzimy i ja nadaję cały czas o tych dwóch nastawieniach, to już nas posuwa do przodu w zmianie naszego nastawienia, ponieważ mamy świadomość przede wszystkim, że coś takiego istnieje i że na te nasze nastawienia się jakieś dziwne przekonania mogą składać, nad którymi warto już od dziś pracować. Po drugie, na pewno na warsztatach, natomiast ja takich warsztatów jeszcze tutaj w Polsce, ani w Dublinie, ani właściwie nigdzie za bardzo nie widziałam. Pani Karol Dweck opowiada o tym, i to też jest niesamowicie ciekawe, że stworzono warsztaty, oni stworzyli warsztaty, tam badacze dla dzieciaków, nazwali je mózgologia. I na tych warsztatach dzieciaki uczą się najpierw o tym, jak mózg działa, czyli mówi się im, słuchaj, jest tak, ale ty masz wpływ na to, że tam między tymi komórkami te połączenia się wzmacniają i tak dalej, i myślisz szybciej, tu jest pamięć podręczna, tu jest pamięć tymczasowa i możesz się poprawiać i możesz się czuć i być mądrzejszy. I te dzieciaki później, bo badano, jak to tam się, jak się to u nich później kształtowało, no i wszystkie odnotowały lepsze wyniki w nauce, a co śmieszne, w tym jednym przykładzie, obok w sali były takie warsztaty dla dzieci ze sposobów uczenia się, czyli jak się uczyć. I okazało się, że niestety sama wiedza na temat tego, jak się uczyć i najlepsze metody i tak dalej, nie spowodowały poprawy. Czyli tutaj mamy też taki ciekawy przykład, że jeżeli myślisz, że przeczytasz tonę książek tylko na temat tego, jak twój mózg działa i że właściwie to ja teraz już wiem, jak się uczyć i w ogóle, to nie zmienia faktu, że możesz mieć ciągle nastawienie na trwałość. Po prostu nie zmieniasz sposobu myślenia na pewien temat, czyli właściwie na wszystko, co się w życiu zawodowym i prywatnym dzieje. Czyli warsztaty. No i po trzecie, no to ćwiczenia. I myśmy już tu tak naprawdę zrobili częściowo ćwiczenia, bo mówiłam, pomyśl sobie o tym, jak ty się byś zachował w tej sytuacji, ale tu mam jeszcze dwa takie ćwiczenia, żebyś po pierwsze takie nastawione na refleksję znowu, czyli żebyś sobie pomyślała o osobie, którą znasz, która jest nastawiona na trwałość. Zastanów się, dlaczego ta, znaczy w jaki sposób ta osoba działa i pomyśl sobie, co robi, gdy chce udowadniać innym ciągle swoją wartość. Pomyśl sobie także o tym, jak jest nadwrażliwa na pomyłki, na krytykę, na porażkę. I zastanów się jeszcze nad tym, skąd to się tej osobie wzięło. Jak myślisz, skąd to się u niej wzięło? Co to mogło spowodować? Może masz teraz jakieś domysły na ten temat? I ostatnie pytanie tutaj przy tej części. A ile z takiej osoby jest w tobie? Może ty też taki jesteś, w jakiejś części chociaż. Jeżeli tak jest, to zaczynasz już teraz coraz bardziej to po prostu rozumieć. I druga rzecz, wyobraź sobie osobę, która jest nastawiona na rozwój. Ta osoba ciągle szuka możliwości stania się mądrzejszą, tak? Czyli uczenia się z tego, co na co dzień się wydarza. Obserwujesz, jak bardzo ta osoba skupia się na szukaniu rozwiązań zamiast problemów. Nie skupia całej swojej energii tylko na problemie, tylko wyciąga wniosek i szuka rozwiązania. Też się zastanów, skąd to u niej się mogło wziąć, jakie czynniki mają na to wpływ. I pomyśl, w jaki sposób ty możesz również się zmienić, jaką radę dałaby ci ta właśnie osoba. Jeżeli taką osobę masz w swoim otoczeniu, to możesz sobie po prostu pójść do niej, porozmawiać i zapytać o rzeczy, które ciebie najbardziej interesują, jeżeli chodzi o jej nastawienie. I teraz sobie na koniec wyobraź, że masz teraz przed chwilą ten świat tej osoby nastawionej na trwałość, wyobraziłeś sobie tą osobę, czy wyobraziłaś, masz tą osobę nastawioną na rozwój, też sobie wyobrażasz i teraz stajesz nagle myślisz sobie, zapiszę się na kurs języka obcego, bardzo trudnego języka, przychodzisz nieprzygotowany na którąś lekcję i nagle nauczyciel cię
wyciąga na sam środek i zdaje ci serię takich pytań, które kompletnie ci obnażają twoją niewiedzę. Stoisz na tym środku, inni się śmieją i co wtedy robisz? I zastanów się, co byś wtedy zrobił, co byś wtedy zrobiła. I dobra, teraz myślę, że na koniec skrzynki narzędziowej podpowiem ci kilka taktyk, pięć takich prostych wskazówek, taktyk, które właśnie pani Karol Dweck daje, w jaki sposób mamy pracować nad swoim nastawieniem. Czyli przypomnij sobie taką, pierwsza taktyka, przypomnij sobie taką sytuację, w której coś robiłeś, co lubiłeś robić. Nie wiem, czy to rozwiązywanie krzyżówek, śpiewanie, cokolwiek, co lubisz robić. No i że pewnego dnia za coś się zabierasz, no i zwyczajnie ci się odechciewa, coś ci nie wychodzi, bardzo cię już to frustruje, denerwuje. Chcesz to porzucić, chcesz machnąć ręką. I co wtedy robisz? I pani Karol Dweck mówi o tym, żeby po prostu w sytuacjach takich, w których nam się po prostu odechciewa i chcemy się wycofać, zrozumieć, zastanowić się nad tym, co się z nami tak naprawdę dzieje. Czyli tak naprawdę to nastawienie na trwałość jest wtedy w natarciu. Ono nas atakuje i my musimy sobie zdać z tego sprawę, i zacząć sobie taka taktyka wyobrażać, że nasze komórki tutaj się rozbudowują w mózgu, te połączenia nerwowe zaczynają się budować i wtedy nam to ułatwi jakby powrót do tej czynności, czyli w dużym skrócie wyobraź sobie, że jak wrócisz, będziesz kontynuować, będziesz dalej robić rzecz, którą niepotrzebnie chcesz w tym momencie porzucić, to twoje połączenia będą się rozrastać, a ty zwyczajnie zwyciężysz z tym swoim nastawieniem na trwałość. Czyli to pierwsza taka podpowiedź. Druga. Możesz też się zastanowić nad tym, czy w twojej przeszłości nie wydarzyły się takie wydarzenia, czy nie było takich zdarzeń, które spowodowały, że się zblokowałaś, zblokowałeś z jakiegoś powodu. Na przykład ktoś dostał kiedyś jakąś bardzo złą ocenę ze sprawdzianu i do dzisiaj nie lubi nauczycieli. Albo boi się przemawiać, bo ktoś kiedyś go skrytykował. Albo, nie wiem, miał wypadek samochodowy i teraz w ogóle ucieka na drugą stronę ulicy, albo chodzi tylko leśnymi dróżkami. Ja się troszeczkę śmieję, ale sama sobie z samochodem miałam różne problemy, więc to jest mi temat bliski. Natomiast jeżeli coś cię kiedyś zblokowało, to postaraj się po pierwsze zanalizować tę całą sytuację i zastanowić się, na ile ty miałeś taką rolę i wpływ w tej sytuacji na to całe wydarzenie. Jaka była twoja rola, tak uczciwie sobie oceń, czy to tak było 100% twojej winy tak naprawdę w tym wszystkim. Ale co ważniejsze, po prostu zacznij się zastanawiać w podobnych sytuacjach, które cię będą blokować nad tym, albo jeżeli coś się takiego złego wydarzy, zwyczajnie, czego cię ta sytuacja może nauczyć, jakie wnioski możesz wyciągnąć. I spróbuj się wprawić w takie właśnie nastawienie na rozwój, czyli pomyśl sobie, ok, to teraz zmieniam, teraz myślę zupełnie inaczej o tej sytuacji i chcę ją potraktować jako szansę, a nie jako coś, co mnie znowu zablokuje. I jeszcze bardzo tutaj często nam się zdarza tak, że ze względu na to, że nie mam weny, mam słabe samopoczucie, no dzisiaj to nie taki dzień, żeby coś zrobić i tak dalej, tak zwane ogólnie rzecz biorąc złe samopoczucie. Czasami tutaj pani Karol Dweck mówi takie przygnębienie, kto inny powie mam handrę czy mam doła, no to gdy coś takiego się dzieje, to czy ty bardziej zaczynasz się starać? Czy zaczynasz machać ręką na to wszystko, co robisz? Zastanów się nad tym i pomyśl sobie kolejnym razem, że, bo tam się wtedy ujawnia taka nasza niechęć do wysiłku właśnie, czyli to nasze nastawienie na trwałość, nie chce mi się tego robić. I zastanów się wtedy nad tym, możesz sobie tak spersonifikować ten wysiłek, że on jest taką wspaniałą siłą sprawczą, że ten wysiłek jest dla ciebie dobry, że on jest fajny, on ci pomoże, a nie myśleć o nim, że będzie zwyczajnie dla ciebie męczarnią. Czyli myślimy znowu w taki trochę inny sposób na ten temat. Zresztą tutaj jeszcze szerzej można o tych przygnębieniach różnych. Ja nie będę na ten temat mówić, bo nie jestem specjalistą, natomiast w książce też są fragmenty na temat ludzi, którzy chorują na depresję
i w jaki sposób taka zmiana nastawienia pomaga im walczyć z tą chorobą i z niej wychodzić. Więc też zachęcam każdego, kto doły łapie, żeby jednak to nastawienie spróbować w jakiś sposób się zaznajomić szerzej z tą książką i z badaniami na ten temat. No i kolejna sprawa, kolejna taktyka, taka właściwie taktyka, zadanie. Zastanów się, czy jest coś, co zawsze chciałeś zrobić. Nauczyć się, spróbować. No i zadanie brzmi po prostu tak, zrób to. Po prostu zacznij się tego uczyć. To znaczy ono brzmi bardzo ogólnie, zacznij się tego uczyć. Ja to modyfikuję po swojemu, zrób to, a jeszcze bym powiedziała, zapisz, kiedy zaczniesz, po prostu datę. I ostatnia rzecz, ostatnia taktyka, że trudno nam się, pomyśl sobie o czymś takim, że my mamy taką pokusę, żeby wszyscy inni widzieli nas jako kogoś takiego bardzo idealnego. My w ogóle chcemy żyć w idealnym świecie, mieć idealnego partnera, idealnych znajomych i w ogóle taką nabożną atmosferę wokół siebie. Generalnie prosta podpowiedź, nie szukaj tych ideałów i odwrotnie, zacznij w końcu szukać nie pochlebców, tylko konstruktywnej krytyki. Tego, co na drodze może Ci pomagać i dawać Ci fajną informację zwrotną, a nie tylko klepanie na zasadzie, ej, słuchaj, wszystko jest wspaniale, kiedy nie jest na przykład, tak? Dlatego konstruktywnej krytyki szukamy i to też pozwala nam się tak naprawdę oswajać z tym, że nastawienie na rozwój nie jest takie straszne, bo człowiek, który ma nastawienie na trwałość, bardzo się boi pytać innych ludzi o zdanie, boi się pytać o feedback, bo boi się, co po prostu usłyszy. I na sam koniec tej części, zanim skrzynia skarbów, bo jeszcze kontynuujemy ten wątek za chwilę w skrzyni skarbów, taki cytat. Pytanie ktoś wysłał do pani Carol Dweck. A co, jeśli ja lubię moje nastawienie na trwałość? Znając swoje zdolności i umiejętności, wiem, na czym stoję i czego mogę się spodziewać. Dlaczego mam z tego rezygnować? No i odpowiedź pani profesor. Jeśli je lubisz, to je sobie zatrzymaj. Ta książka, przedstawiając oba nastawienia i światy, które one kształtują, ma pokazać ludziom, że mają wybór. Chodzi o to, aby każdy z nas mógł zdecydować, w którym świecie woli żyć. No i ja właśnie myślę, że zdecydowałam i zanim czytałam te różne rzeczy, wydawało mi się, że gdzieś tam krążę po omacku, robiąc sobie krzywdę. Teraz jestem już pewna, że więcej na to nie pozwolę. Lecimy szybciutko do skrzyni skarbów, w której będę Wam mówić o tym, jak możecie jeszcze w jakichś źródłach poszukać informacji na te tematy. Oczywiście, cóż by innego mogłabym polecić, jak nie książkę właśnie pani Carol Dweck, Mindset. Wszystkie te skarby zalinkuję w opisie odcinka i będą tam, możesz sobie znaleźć ze spokojem wszystkie tytuły. Do tego drugi skarb, przemówienie pani Carol Dweck, czyli to najszybciej możesz zrobić, możesz wyszukać na TEDzie, ja też załączam linka, jej przemówienie, w którym w 10 minut chyba mówi to wszystko, co ja tutaj w 40, może nie wszystko, ale jakby przekazuje w bardzo, bardzo sugestywny sposób swoje wnioski. No i teraz rzecz, którą uwielbiam i kocham, mam polskie wydanie w końcu, Malcolm Gladwell Poza schematem. To jest autor, którego wszystkie książki polecam. Natomiast tę na dzisiaj wybrałam i w ogóle bardzo, bardzo ją kocham, tą książkę, tak? Dlatego, że on właśnie zastanawia się w tej książce, poza schematem, nad tym, czy talent jest przereklamowany. Czy o tym, że ktoś osiąga sukces, decydują tylko geny, albo tylko talent, albo może jest jakaś magiczna recepta na to. No i Malcolm Gladwell tutaj jakby niektórzy go oskarżają, że wręcz nie docenia tego talentu za bardzo, ale wskazuje na takie dodatkowe czynniki. Na początku naszego spotkania mówiliśmy o tym, że i geny, i nasze wychowanie, i inne czynniki środowiskowe nas kształtują i on właśnie na te inne czynniki tutaj zwraca uwagę.
Ja nie chcę psuć niespodzianki, ponieważ książkę czyta się jak dobrą powieść, jak dobre opowiadania tak naprawdę. W ogóle mam tu wszystko pozaznaczane, bo tak mnie zafascynowały te niektóre jego znaleziska. On na przykładach wielu ludzi sukcesów pokazuje, jak inne czynniki, na przykład takie jak rok urodzenia, albo rodzina, z jakiej pochodzimy, albo dziedzictwo kulturowe, albo szczęśliwy splot okoliczności mogą zadecydować o naszym sukcesie. Obala także mit IQ, pokazując, znaczy nie tylko on, wielu już go obaliło, pokazując, że dwóch geniuszy, jeden z nich osiąga sukces, a drugi nie. Ja nie będę w szczegóły wchodzić, tak jak powiedziałam, bo nie chcę Wam psuć niespodzianki, jeżeli byście tę książkę czytali. Natomiast mnie chyba najbardziej rozśmieszył rozdział, no nie powinien mnie rozśmieszać, bo rozdział dotyczył morderstw, ale rozdział dotyczący kultury honoru i tego, że imigranci, między innymi z północnej Irlandii, którzy przyjechali do Ameryki, no po prostu mieli na porządku dziennym, żeby się zastrzelić za jakąś tam nawet błahostkę w obronie honoru rodziny. I on tam wyjaśnia różne takie ciekawe rzeczy. Na przykład mówi o tym, że no tu też znowu za dużo zdradzę, więc powiem bardzo ogólnie, że w pewnym, że sportowcy osiągają sukcesy i tam przytacza różne dane, dzięki pewnemu wspólnemu czynnikowi, a tym czynnikiem jest data urodzenia i więcej nic nie powiem. Ale to jest niesamowite, jak zobaczycie, w jaki sposób to uargumentował i pokazał dane na ten temat. Co jeszcze? Na przykład bardzo docenia tutaj zasadę tego przyłożenia się, czyli pracowitości, czyli tego, że tak naprawdę powinniśmy włożyć wysiłek w to, co robimy. I przywołuję tutaj badania pana Eriksona, Andersa Eriksona, który badał skrzypków, badał innych ludzi, szachistów przez wiele lat i wyciągnął wtedy wniosek, że 10 tysięcy godzin to jest to minimum praktyki, które powinno nam pomóc w osiągnięciu mistrzostwa. Zaraz jeszcze o tym więcej, natomiast Malcolm Gladwell tutaj to przywołuje, mówiąc o tym, że dzięki temu na przykład Bill Gates osiągnął sukces, bo nie dość, że był tam splot takich czynników naprawdę mu sprzyjających, czyli bogaci rodzice, dostęp do najnowszych technologii, to jeszcze on już zdążył wyprogramować dzięki temu dostępowi do najnowszych technologii te 10 tysięcy godzin i nazywa to Gladwell regułą 10 tysięcy godzin, jak również przywołuje Beatlesów i tłumaczy, że Beatlesi dzięki temu, że w takich ciężkich dla nich czasach musieli jechać do Hamburga, dorabiać sobie. Wiele wtedy zespołów jeździło do Hamburga, żeby sobie dorabiać. To wygrali tam do kotleta te 10 tysięcy godzin i wypracowali tak naprawdę własny warsztat i nigdy w życiu by tyle nie grali u siebie, bo tam się chodziło na jakiś koncercik, krótko się grało, więc a tam całe noce, czy nie pamiętam, od rana, no wiele godzin musieli po prostu grać. I takich ciekawostek mamy tutaj sporo, wszystkie podparte faktami, badaniami i ja zachęcam do zapoznania się, zwłaszcza, że on opowiada właśnie znowu o tym poniekąd, tak, o czym mówi pani Carol Dweck, że na talent to się inne rzeczy jeszcze muszą złożyć, tylko że on dorzuca takie, o których często nie chcemy mówić, na przykład to, że trzeba się dobrze urodzić. Albo trzeba dobrze pochodzić. No nie trzeba, ale na pewno nie jest to w niektórych sytuacjach nie zaszkodzi. I teraz pomijamy już, odkładamy już Gladwella. Kolejny skarb, właśnie książka wspominanego przed chwilą przeze mnie pana Eriksona. Pan Anders Eriksson wydał książkę PIK, Secrets from the New Science of Expertise. I ta książka, podejrzewam, że jeszcze w Polsce nie jest wydana w języku polskim. Ja też, tak jak mówiłam, zalinkuję ten tytuł. Natomiast ja od razu tę książkę podaję za tą poprzednią z prostego powodu. Po pierwsze dlatego, że Gladwell się powołuje na badania Andersa, a po drugie dlatego, że Anders się oburzył i wywiązała się niezła debata na łamach prasy, na łamach, no na ramach, internetowych łamach się śmieje, w internecie też, na ten temat. Ponieważ Anders oskarżył Gladwella, że źle zinterpretował wynik jego badań
i tłumaczy, że to nie chodzi tylko o trenowanie 10 tysięcy godzin, tylko o zupełnie coś innego. No nie do końca zupełnie, ale chodzi o to, żeby bardziej, żeby wziąć pod uwagę szersze tutaj jakby wytłumaczenie niż tylko trenowanie przez 10 tysięcy godzin. I tak naprawdę cała ta książka jest wyłożeniem tej reguły 10 tysięcy godzin, ale chodzi nam o jeszcze coś więcej w tym wszystkim. Erikson mówi o tym, dokładnie prawie o tym samym, co pani Carol Dweck przywoływana wcześniej, że nasz mózg po prostu wytwarza nowe połączenia, niektóre traci, niektóre wzmacnia, ale też zachodzi taki proces, który powoduje, że one się na siebie nakładają i zaczynają jakby tak, taka nowa warstwa się na tych połączeniach nerwowych robi i nasze impulsy nerwowe się 10 razy szybciej ze sobą jakby komunikują, przepływają, tak? I my możemy sobie naprawdę, naprawdę poprawić nasz sposób uczenia właśnie wytrwale trenując. I on tutaj dopowiada, że Gladwell się myli z tego prostego powodu, że mu chodzi o to, że oczywiście te 10 tysięcy godzin i praktyka i wysiłek są bardzo ważne, ale pod jednym warunkiem, że odpowiednio się uczymy, że my wiemy, jak mamy się uczyć i tam musi być nie tylko takie mechaniczne powtarzanie, ale ciągła refleksja i wyciąganie wniosków. Ciągła refleksja, wyciąganie wniosków, odpowiedni nauczyciel, czyli ktoś, kto jest w stanie korygować odpowiednio nas, ale jeszcze do tego jakby zrozumienie tego całego procesu uczenia się. On to nazywa praktyką celową, tak? Czyli praktykujmy, ale nie praktykujmy tak sobie, żeby tylko coś powtarzać, tylko praktykujmy z odpowiednim zrozumieniem tego całego procesu i włóżmy cały wysiłek właśnie na to. Więc według niego to możemy praktycznie wszystko wytrenować. I jeżeli ktoś jest w stanie skoncentrować się głównie na jednej rzeczy, to jest w stanie osiągnąć według niego bardzo, bardzo wiele. Natomiast powiedział, że nie zna za wielu osób, które by chciały tak zrezygnować ze wszystkiego wokół i położyć na jedną szalę wszystko i trenować tylko jedną rzecz. I uważa też, że nie jest to niczym złym, że ludzie są po prostu przeciętni, a nie mamy samych chodzących, prawda, mistrzów, którzy tylko w jednym się gdzieś tam specjalizują. Ale to są już takie rozważania, które się właśnie przewijały na łamach prasy. I naukowcy niektórzy oczywiście tutaj dyskutują ostro z Eriksonem, ale jednak największa tutaj zaszło nieporozumienie na tej linii Gladwell-Erikson. I ja załączę też, zalinkuję te artykuły, gdy ktoś by był zainteresowany, żeby zobaczyć, jakie argumenty padały po obu stronach. A, no i ważna rzecz, oczywiście ten feedback musi być od naszego nauczyciela, czyli informacja zwrotna, zbieranie informacji zwrotnej, to wszystko, co powiedział Erikson, generalnie jakby, jak słyszycie, pokrywa się z nastawieniem na rozwój propagowanym przez panią Carol Dweck, czyli ucz się, odpowiednio się ucz, staraj się rozwijać, ale zbieraj z zewnątrz feedback, zbieraj, przetwarzaj, bierz te informacje zwrotne, no i gdy będziesz tak celowo to praktykować, to też się w tobie wzmacnia zaangażowanie. Chcesz po prostu jeszcze bardziej to robić, ponieważ się poprawiasz po prostu. Mamy tutaj w tych skarbach już ostatni, czyli załączę taką metaanalizę, dla tych, którzy naprawdę chcą poczytać więcej, metaanalizę badań. To znaczy kilka osób się zebrało w sobie i zanalizowało serię badań, które do tej pory powstały właśnie na temat tego, co tak naprawdę wpływa na to, że my osiągamy sukces, czyli że no, szybciej się uczymy i tak dalej. No ale w dużym skrócie, jakbyśmy powiedzieli, co wpływa na te nasze osiągnięcia, no to akurat w tej metaanalizie są takie argumenty, że niestety no pewnie ten Erikson nie ma racji, bo są takie badania, które jednak tego nie potwierdzają, więc dla chętnych też załączam te wnioski. Podsumowując tą część i pierwszą skrzynkę narzędziową i tą, to naprawdę możecie usłyszeć pewnie z tego wszystkiego, co mówię, takie proste wnioski, że talent, mieszanka umiejętności naszych i wszystkiego, co lubimy robić, czyli przyprawione pasją, powinny też być jakby popychane przez naszą pracowitość i wtedy jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do sukcesu. I pomijając debaty i badania, debaty naukowców, debaty teoretyczne, czy też różne eksperymenty,
to tak naprawdę z nich możemy wyciągnąć dla siebie to, co na co dzień nam się najbardziej przydaje, czyli uczmy się cały czas, ponieważ nie znamy jakby możliwości, nie znamy możliwości naszego mózgu, nie znamy możliwości naszego organizmu i generalnie nie ograniczajmy się tylko do takiego, no jakby to powiedzieć, jestem utalentowany i posadzę się i będę w ogóle lepszy niż reszta. Nawet o szachistach, jak były badania, to okazało się, że ci, którzy na początku byli lepsi i spoczęli na laurach, to jednak zostali daleko w tyle, zostali pobici przez tych, którzy byli teoretycznie mniej na początku zdolni, ale trenowali, poznawali różne taktyki, praktykowali. I tutaj właśnie nawet Eriksona kariera zaczęła się od szachów, bo było tak, że on grał w szachy z kolegą i kolega zawsze ogrywał kolegę. Zawsze. I w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, dlaczego nagle ten kolega zaczął ogrywać go. No właśnie dlatego, bo Erikson już nie pracował tutaj tak ciężko nad tym, żeby być dobrym w szachach. Ale potem stwierdził, że zamiast szachami zacznie się zajmować odkrywaniem ludzkiego potencjału i tego tak naprawdę, dlaczego ludzie mają duże, potrafią coś osiągać. Dziękuję Wam i dobrej nocy. Dobranoc.